Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, żeby przedstawić Państwu informację o projekcie uchwały, którą Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje, abyśmy na tym Sejmie rozpatrzyli najszybciej jak to możliwe, dlatego że okoliczności są nadzwyczajne. Jutro o godzinie 12 w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. To sprawozdanie zawiera pakiet 267 poprawek, radykalnie zmieniających strukturę decyzyjną, powoływanie organów, także mechanizmy głosowania w różnych organach Unii Europejskiej. Likwiduje się w zasadzie zasadę jednomyślności. Likwiduje się prawo weta w szeregu bardzo istotnych spraw. Spraw, które tak naprawdę stanowią podstawowe elementy suwerenności wszystkich państw członkowskich. To się bardzo szybko dzieje w tej chwili. Parlament Europejski będzie w tej sprawie głosował jutro, dlatego uznaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że polski Sejm również musi się w tej sprawie wypowiedzieć. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nie może być w tej sprawie Sejmem niemym. Mamy nie tylko prawo, ale obowiązek reprezentować naszych obywateli, którzy są bardzo zaniepokojeni tymi propozycjami. Dlatego przedstawiliśmy projekt uchwały i wczoraj zaproponowaliśmy, aby Konwent Seniorów ten projekt rozpoznał, aby ten projekt został włączony do porządku obrad tego posiedzenia. Słuchałem przed chwilą wypowiedzi pana marszałka, który mówił, że ta uchwała jest niezwykle poważna. Cieszę się, że tak ją ocenia. Zgadzamy się z tym. Ta sprawa jest niezwykle poważna i ona będzie wymagała debaty, będzie wymagała zajęcia stanowiska przez polski Sejm. Natomiast pan marszałek też wprowadził państwa w błąd, mówiąc, że to jest jakaś niezwykle duża, bardzo obszerna uchwała, że ona wymaga bardzo długich, drobiazgowych analiz. Ja tą uchwałę mam ze sobą, szanowni państwo. Ona jest w ważnych sprawach, ale ona jest krótka. To są dwie strony. Naprawdę nie potrzeba bardzo dużo czasu, żeby ją przeanalizować. Rozumiem, że część posłów może się nie zgadzać i część posłów może mieć ochotę na to, żeby te zmiany traktatów szły do przodu. Te zmiany traktatów, które pozbawiają Polskę prawa do samodzielnych decyzji w polityce obronnej, w polityce zagranicznej, w sprawach współpracy policyjnej i sądowej, w takich sprawach jak polityka energetyczna, która zostałaby w całości podporządkowana decyzjom Unii Europejskiej. Być może niektórzy posłowie uważają, że to jest dobry kierunek, ale my uważamy, że to jest zły kierunek i uważamy, że polski Sejm powinien się w tej sprawie wypowiedzieć. Ta uchwała zawiera zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji, zawiera zobowiązanie dla Rady Ministrów, dla każdego polskiego rządu, takiego jaki jest dzisiaj, taki jaki będzie za miesiąc, za rok, za pięć lat, żeby każdy polski rząd głosował w organach Unii Europejskiej przeciwko zmianom, które ograniczają polską suwerenność. I wreszcie ta uchwała, i dlatego ona jest taka pilna, zawiera również apel do wszystkich polskich europosłów, żeby realizowali swoje konstytucyjne zobowiązanie do tego, żeby strzec suwerenności, niepodległości i interesów Rzeczpospolitej Polskiej i żeby jutro w tym głosowaniu zagłosowali przeciw. Ta uchwała jest potrzebna i jest pilna, dlatego jak słyszymy, że ma nie być zamrażarki sejmowej, to mamy nadzieję, że będzie dotyczyło również takich spraw, zwłaszcza, że są to sprawy o strategicznym znaczeniu dla naszego państwa. Szanowni Państwo, sprawa, o której mówimy, jest fundamentalnej wagi. Po pierwsze dlatego, że dotyczy wszystkich tych immanentnych cech suwerenności państwa. Niewątpliwie takimi cechami są kompetencje państwa do obrony własnych granic, do decydowania o tym, w jaki sposób kształtuje się na przykład własny miks energetyczny, w jaki sposób konstruuje się podatki, czy też w jaki sposób prowadzi się politykę zagraniczną czy politykę obrony kraju. Te wszystkie sfery, o których mówię, są dziedzinami, które zgodnie z propozycjami przyjętymi już przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, a które mają być głosowane jutro na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, mają być, gdyby te propozycje zostały przyjęte ostatecznie, wówczas te kompetencje byłyby wykonywane przez Unię Europejską. Co więcej, drugim aspektem sprawy jest obniżenie w szeregu procedur wymogu jednomyślności na poziom większości kwalifikowanej lub, co istotne, zwykłej większości. Zwykła większość staje się procedurą standardową. Jeżeli nie ma innej procedury opisanej w traktatach, to ma zastosowanie zwykła większość. I tutaj na przykład do tak ważnej kwestii, jak kwestia decydowania o wieloletnich ramach finansowych, czyli o tym budżecie Unii, tak można powiedzieć, wieloletnim, perspektywie finansowej. Do tej pory decyzje, co zrozumiałe,
trybie jednomyślności podejmowane, no bo musiały uwzględniać, wydaje się to całkiem logiczne, interesy wszystkich państw członkowskich, dlatego często negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi trwały długo, no ale to wypracowane rozwiązanie uwzględniało te interesy wszystkich państw członkowskich. Teraz miałyby być podejmowane zwykłą większością głosów, a więc nawet nie większością kwalifikowaną, tylko zwykłą większością w tak istotnej sprawie jak wieloletnie ramy finansowe. Te propozycje są niezwykle groźne. Tempo prac nad nimi również każe zastanowić się, dlaczego tak nagłe przyspieszenie nastąpiło właśnie teraz w ostatnich tygodniach. Ma nastąpić w najbliższych tygodniach, bo jeżeli Parlament Europejski przyjąłby te rozwiązania, to szybko ma zostać to poddane obradom Rady do Spraw Ogólnych już w grudniu, Rady Europejskiej prawdopodobnie też w grudniu. I jeżeli te ciała by się opowiedziały za tymi rozwiązaniami i procedowały dalej, no to wówczas konferencja międzyrządowa w pierwszych tygodniach, miesiącach przyszłego roku. No otóż przyszły rok to jest rok zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego, nowa Komisja Europejska. Być może ci, którzy te zmiany forsują, spieszą się tak bardzo, bo wiedzą, że w nowym rozdaniu instytucjonalnym, kiedy obywatele Unii Europejskiej wypowiedzą się w wyborach co do sił politycznych, które chcą, żeby stanowiły prawo na poziomie europejskim, no już nie będzie poparcia dla tak radykalnych rozwiązań. Te rozwiązania, tak jak powiedziałem, zagrażają suwerenności państwa, ale one też, jeżeli weszłyby w życie, przełożą się na życie zwykłych obywateli. I to interesu zwykłych obywateli my musimy tutaj w Sejmie, a także nasz rząd, rząd premiera Morawieckiego musi bronić. Jeżeli te propozycje zostałyby przyjęte, mogłoby okazać się, że na przykład za ceny energii w istocie odpowiada Unia Europejska, wpływając na nie swoimi decyzjami o miksie energetycznym. Na przykład narzucając państwom członkowskim, że ma być istotny komponent, dajmy na to 60-70% energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a to w sposób oczywisty może się przełożyć na 2-3, może 4-krotny wzrost cen energii. Mogłoby okazać się, że to Unia Europejska decyduje o tym, jakie są wymogi środowiskowe i to też nakłada koszty na przedsiębiorców. Wreszcie to podatki, które dzisiaj decydowane są przez polski rząd, mogłyby być przedmiotem decyzji na poziomie unijnym. Władze polskie nie miałyby na te elementy żadnego wpływu i takich przykładów można by podawać więcej, a więc te zmiany nie tylko w sensie ustrojowym są groźne, ale są po prostu groźne dla każdego obywatela. Dlatego poza ważnym elementem propozycji uchwały sejmowej, o którym mówił pan minister Paweł Jabłoński, dzisiaj bezpośrednio stąd jadę na Radę Ministrów, na posiedzenie Rady Ministrów, gdzie będę jako minister do spraw Unii Europejskiej prezentował projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Projekt uchwały, który będzie wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych zmian, podkreślając ich charakter właśnie z jednej strony zagrażający suwerenności kraju, z drugiej strony niekonstytucyjność. O tym pewnie kilka słów powie pan poseł, pan minister Krzysztof Szczucki, bo rzeczywiście wielopoziomowo te zmiany są sprzeczne z te propozycje zmian są sprzeczne z polską konstytucją. Natomiast to, co istotne jest w tym projekcie uchwały, co chciałem też bardzo wyraźnie podkreślić w projekcie uchwały Rady Ministrów, to wezwanie wszystkich polskich reprezentantów w Parlamencie Europejskim, wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego do tego, żeby tym zmianom się sprzeciwić, niezależnie od barw politycznych. Zobowiązanie każdego polskiego premiera, niezależnie kto będzie pełnił tą funkcję, żeby w tym kształcie takim zmianom się przeciwstawiać, jako właśnie zmianom niebezpiecznym, zagrażającym istocie suwerenności naszego kraju. Ale też w tym projekcie uchwały jest jasno podkreślone, że my popieramy polską obecność w Unii Europejskiej, że Polska chce być silnym, lojalnym partnerem w Unii Europejskiej, ale chcemy też, żeby w Unii Europejskiej przestrzegane były zasady. A te zasady to zasada partnerskich relacji między państwami, wzajemnego zaufania i poszanowania właśnie wzajemnie suwerenności państw. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy zdają się lekceważyć ten proces, który ma miejsce w tej chwili w Unii Europejskiej, bagatelizują go, mówią, że te zmiany nie są jakoś bardzo istotne, że mają przygotować Unię Europejską na rozszerzenie. A wystarczy sięgnąć do takiego skrótu, który udostępnia Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.
i to Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego pisze o radykalnych reformach Unii Europejskiej. Czyli sam Parlament Europejski wskazuje, że te reformy mają charakter zasadniczy, radykalny i znacznie mają zmienić ustrój Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć sobie, proszę Państwa, że przyjęcie takich zmian, czemu stanowczo się sprzeciwiamy, wymagałoby zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej. One są z Konstytucją zwyczajnie niezgodne. Nie wystarczy przyjąć takiego traktatu, ratyfikować go nawet większością, tą większą 2/3 zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji, kiedy mowa jest o przekazaniu kompetencji niektórych organów państwa organizacji międzynarodowych. Takie wprowadzenie traktatu do polskiego porządku prawnego wymagałoby uprzedniej zmiany Konstytucji. To kwestia suwerenności, niepodległości, bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, spraw podatkowych, tych wszystkich spraw, o których mówili panowie ministrowie Paweł Jabłoński i Szymon Szynkowski-Welsenk. To są kwestie, które Konstytucja zastrzega dla organów państwa polskiego. Przede wszystkim te kwestie bezpieczeństwa i spraw zagranicznych są tutaj niezwykle istotne. Jeżeli ktokolwiek w Polsce chciałby te sprawy przekazać, odebrać władzom polskim i przekazać do Brukseli, musiałby w pierwszej kolejności doprowadzić do zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej. To jest jedna sprawa. Druga, proszę Państwa, uchwała bardzo ważna, sprawa zasadnicza. Jutro zajmować ma się nią Parlament Europejski, a pan marszałek Szymon Hołownia, który mówi, twierdzi, że nie będzie sejmowej zamrażarki, de facto tę uchwałę do zamrażarki chce skierować. Jesteśmy gotowi. Proszę zwrócić uwagę na harmonogram dzisiejszego porządku obrad. Zaplanowany jest do godziny 14. Zostańmy do 16. Zostańmy do 17. To nie jest tak bardzo dużo czasu. Myślę, że posłowie Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi by się nie przepracowali. Możemy pochylić się nad tą uchwałą, przedyskutować ją. Ona naprawdę nie jest długa, a sprawy Rzeczypospolitej, sprawy suwerenności, niepodległości, ale także sprawy zwykłych Kowalskich, o których tutaj mówiliśmy, podatków, bezpieczeństwa, miksu energetycznego, naprawdę są warte tego, żeby zostać w Sejmie odrobinę dłużej. Kiedy pan marszałek Hołownia chce, potrafi skrócić terminy. Wystarczy wskazać obywatelski projekt dotyczący in vitro. Sam Szymon Hołownia przyznał przed chwilą na konferencji prasowej, że skrócił tutaj terminy regulaminowe. Dlaczego nie chce ich skrócić w przypadku tej tak ważnej uchwały? To pytanie tutaj z tego miejsca i apel jednocześnie kierujemy właśnie do Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo.